Zapinanie pasów bezpieczeństwa jest jak gdyby ustawowym obowiązkiem każdego kierującego i pasażerów, które znajdują się w pojeździe, chyba że te osoby są zwolnione. Pasy bezpieczeństwa ratują życie. Pasy bezpieczeństwa zapinamy dla własnego bezpieczeństwa, nie dla służb, które kontrolują, czy ten obowiązek przez nas jest prawidłowo realizowany. Pamiętajmy o tym, że dzisiejsze pojazdy wymagają zapinania pasów bezpieczeństwa z wielu powodów. Urządzenia, które mają dodatkowo w sytuacji, gdy dochodzi do zdarzenia drogowego, wspomagać, zmniejszać obrażenia, że tak powiem, ciała osób znajdujących się w pojeździe, uzależnione są przede wszystkim od zapinania pasów bezpieczeństwa. Niezapięcie pasu bezpieczeństwa spowoduje to, że te urządzenia, które dany pojazd posiada, które mają wspomagać bezpieczeństwo, zmniejszać obrażenia ciała, nie zadziałają. Pas nie powinien być skręcony i powinien dobrze dolegać do naszego ciała. Tak jak właśnie kurtka zimowa, teraz mam akurat okres letni, ale kurtka zimowa, kiedy mamy ten pas, tą kurtkę założoną, ten pas nie dolega dobrze do naszego ciała. Jest ta przestrzeń, kurtka, nasze ciało, pas. Jak gdyby pierwsza rzecz jest taka, że kierujący pojazdem powinien zadbać o to, żeby wszyscy pasażerowie, którzy są w pojeździe, mieli zapięte pasy bezpieczeństwa. Natomiast pasażerowie też powinni pamiętać o tym, że to należy do obowiązku każdego z nas. Ten obowiązek to jest jak gdyby jedno, ale tutaj taką instytucją nadrzędną to jest bezpieczeństwo, że pasy bezpieczeństwa będą nas chronić, jeżeli do takiego zdarzenia drogowego by doszło. Oczywiście wsiadając do pojazdu, rozpoczynając jazdę, wiele osób wychodzi z założenia, że im się to nie zdarzy, natomiast tego przewidzieć po prostu nie można, bo możemy być sprawcą, możemy być ofiarą zdarzenia drogowego. Pamiętajmy o tym, że liczba pojazdów przemieszczających się po polskich drogach w każdym dniu się zwiększa. Stąd też im więcej pojazdów na drogach, im więcej uczestniczymy w ruchu drogowym, tym jesteśmy bardziej, że tak powiem, podatni na to, żeby się stać ewentualnie ofiarą takiego zdarzenia drogowego, więc należy o tym bezwzględnie pamiętać. Oczywiście pasy to jest jeden z elementów bezpieczeństwa, bo tutaj, że tak powiem, uwaga, koncentracja każdego z nas, przestrzeganie przepisów, zasad ruchu drogowego, to są również elementy, które mają istotny wpływ z punktu widzenia bezpieczeństwa, więc jeżeli mówimy już o wakacjach, o okresie urlopowym, należy pamiętać także o tym, że dzisiaj natężenie ruchu na polskich drogach jest bardzo duże, stąd też czas dojazdu, mimo to, że często korzystamy z nawigacji, prawda, mamy ten czas jak gdyby wyliczony, wskazany, on się znacznie po prostu wydłuża, bo przecież mamy punkty pobory opłat, prawda, mamy jakieś inne utrudnienia, prace, które nie zawsze po prostu jesteśmy w stanie przewidzieć, nie zawsze nawigacja nas o tym poinformuje, stąd też planujmy zawsze zdecydowanie więcej czasu na dojazd do określonego miejsca, tak aby dojechać bezpiecznie.